W ramach pierwszych otwartych Mistrzostw Polski w pierwszej pomocy na płycie cieszyńskiego rynku odbyła się symulacja wypadku o charakterze masowym z udziałem służb ratowniczych, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Policji. Były to największe tego typu ćwiczenia na terenie powiatu cieszyńskiego w ciągu ostatnich lat. W akcji wzięło udział kilkadziesiąt zespołów ratowniczych. Poszkodowanych było około 50 osób. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.